Apple, godzina marketingowego bełkotu i chyba nic poza tym. Zapraszam do materiału. Zacznę od pytania do Was. Jak się Wam spodobała konferencja Apple odnośnie nowych iPhone'ów? Szczerze powiedziawszy, oglądałem całą konferencję i tak naprawdę w połowie prawie przesypiałem z nudów. Ja wiem, że nie powinienem się spodziewać niczego specjalnego po tej konferencji, jednakże godzina, ponad godzina marketingowego bełkotu nie spodobała się za bardzo. Wolę takie prezentacje, jak na przykład miała AMD, krótko, zwięźle i na temat, parę faktów, parę rzeczy z historii i tak dalej, ale jednak fajnie to jakoś brzmi, jakoś fajnie to wyglądało. Tutaj ta konferencja była po prostu nudna, była za długa. Powtarzanie kilku słów ciągle. 5G, Incredible, Amazing i właściwie A14 Bionic. Na tym można podsumować i zakończyć ten materiał dzisiejszy, ponieważ na tym, na tych 4-5 słowach opierała się cała konferencja Apple. 4 słowa, 5 słów, które powtarzali w kółko, w kółko, w kółko. Dla mnie ta konferencja to jest po prostu jedna wielka porażka. Oczywiście każdy ma swoje podejście na ten temat i ja nie mówię nic. I nie powiem, że smartfony są złe czy dobre, nie miałem ich w rękach, nie mogę nic powiedzieć. Jednakże mówię tylko o samej konferencji. Przedstawienie takich smartfonów wystarczyłoby zrobić konferencję 20-30 minut, wtedy by była w miarę fajna, zwięzła i na temat i byłoby to fajnie wyglądało, w miarę szybko, byłoby przyjemne dla posłuchania. Tak naprawdę, jeśli chodzi o smartfony, również nie spodziewałem się niczego rewolucyjnego. I niczego rewolucyjnego nie dostaliśmy. Dostaliśmy poprawione wersje smartfonu z poprzedniego roku. Dostaliśmy 4 wersje smartfona. Jest to iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro Max. Tak naprawdę smartfony różnią się tylko właściwie wielkością i niektórymi funkcjami aparatu. Nic wiele między sobą różnic nie wykazują. iPhone 12 mini ma kosztować $729 w wersji 64 GB. I cena by się może wydawała jeszcze nie taka zła. Gdyby nie to, że Apple tak naprawdę zwyczajnym skokiem na kasę pozbawiło nas wszystkich akcesoriów takich jak słuchawki czy ładowarka do telefonu. Owszem, jest to wszystko pięknie wytłumaczone, że dbamy o ekologię, bla 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 bla. Marketingowo Apple zagrało w tym momencie świetnie, tu bez dwóch zdań. Jednakże prawda jest taka, że to nie chodziło o żadną ekologię, o nic takiego, a to jest zwyczajny skok na kasę, ponieważ takie zestawy będzie można sobie dokupić osobno i zapłacić dodatkową kasę za to. Jest to genialny skok na kasę, który nazywa się ekologia. Powiem szczerze, nie jestem do tej firmy, nigdy nie byłem do tej firmy przychylnie nastawiony, ale staram się to w miarę obiektywnie opowiedzieć. Mimo wszystko. Miałem ten materiał nagrać już wczoraj, jednakże po prostu byłem tak zdruzgotany tym, co zobaczyłem, że stwierdziłem, że po prostu ochłonę i spróbuję na trzeźwo, spokojną głową jutro, czyli dzisiaj, zrobić ten materiał. iPhone 12 mini ma kosztować $729 w wersji 64 GB pamięci. iPhone 12 bez żadnego dopisku ma kosztować $829. iPhone 12 Pro ma kosztować już $999 w najtańszej wersji. I iPhone 12 Pro Max ma kosztować $1099 w najtańszej wersji. Nie są to małe pieniądze. Owszem, ja rozumiem, że w najmniejszym, nawet w tym najmniejszym egzemplarzu otrzymamy bardzo dobry procesor, który będzie zapewne wydajniejszy niż produkcje na Androidzie, niż na przykład Snapdragony, czy Exynosy, czy Kiriny. Nie wiem, czy jest sens za to wszystko płacić aż takie pieniądze. Tym bardziej, że Apple tak naprawdę nie zaoferowało nic. Jedynie co tam pokazywali, to jak niby pięknie ten telefon nagrywa filmy, jak pięknie robi zdjęcia. Owszem, na to musimy poczekać tak naprawdę, żeby zobaczyć, jak ten telefon faktycznie robi zdjęcia, wziąć go do ręki i zrobić samemu i czy faktycznie jest tak cudownie.
Pamiętajmy, że jednak to wszystko może być przestawione, bardzo podkolorowane, może być obrobione, mogą być te zdjęcia obrobione, te filmy mogą być obrobione, więc czy one faktycznie robią tak te zdjęcia, jak tam pokazane na konferencji, okaże się dopiero, jeżeli jak będziemy mieli już testy niezależnych recenzentów. Tylko powtarzam, niezależnych, a nie recenzentów, którzy zostaną wykupieni przez Apple. Co tak naprawdę otrzymujemy w tych smartfonach od Apple? Mianowicie, wreszcie otrzymujemy moduł 5G. Oczywiście jest to plus. Ponadto iPhone 12 otrzymał 6,1 cala wyświetlacz AMOLEDowy. Jest to chyba matryca od Samsunga. Rozdzielczość tego właśnie iPhone'a 12 to 2532x1170 pikseli. Na tyle obudowy tego smartfona znajdą się dwa aparaty. Jest to 12-megapikselowa matryca o świetle 1.6 oraz szerokokątna matryca o świetle 2.4. Przedni aparat ma również 12 megapikseli i przysłonę 2.2. Nie dostaliśmy również informacji o tym, jaką mamy pojemność baterii. Jest tylko informacja o możliwości bezprzewodowego ładowania 15-watowego. Jednakże czy Apple naprawdę nie mogło już dać do tego wszystkiego ekranu co najmniej 90-hercowego czy 120-hercowego, tak aby te animacje były płynne? Co z tego, że będzie super procesor, będzie on działał szybko, jeżeli animacje, klatki nie będą takie płynne, jak powinny być? Jak już mówiłem w recenzji Samsunga Galaxy S20+, telefon mi się bardzo spodobał ze względu właśnie na to samo to odświeżanie. Po prostu mamy odczucie przesiadki na dużo wydajniejsze urządzenie niż faktycznie ten telefon jest wydajny. Oczywiście on jest wydajny, nie mówię, że nie. Jednakże samo odczucie zużytkowania tego telefonu na matrycy 120-hercowej jest zupełnie innym doświadczeniem. Jest czymś naprawdę fajnym i to widać po prostu, jak się przełączę na 60-herców, od razu widzę jakieś klatkowanie, animacje i tak dalej. Mam takie wrażenie, jakbym korzystał z urządzenia sprzed kilku lat. iPhone 12 mini ma dokładnie ten sam procesor. Przekątna ekranu to 5,4 cala. Rozdzielczość ekranu to 2340x1080 pikseli. Wymiarami ma być znacznie mniejszy niż iPhone 5. iPhone 12 Pro również otrzymał ten sam procesor. Jedyną różnicą jest to, że otrzymał ekran o przekątnej 6,1 cala o rozdzielczości 2532x1170 pikseli. Dodatkowo do tych aparatów, które miały mniejsze modele, dostaliśmy jeszcze sensor LiDAR. Dodatkowo dostaliśmy również teleobiektyw o przysłonie 2.0, który umożliwia nam czterokrotne przybliżenie. Oczywiście aparaty wszystkie w tych telefonach mają możliwość nagrywania w HDR-ze. I ostatnim modelem, który otrzymaliśmy wczoraj, jest to iPhone 12 Pro Max. Tak naprawdę jego różnica względem poprzedników jest to tylko i wyłącznie wielkość ekranu, który w tym wypadku ma 6,7 calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2778x1284 piksele. Nie otrzymaliśmy nic rewolucyjnego, otrzymaliśmy polepszone sprzęty z poprzedniego roku. Największą wadą moim zdaniem w tych telefonach jest wciąż trzymanie się tego designu gigantycznego notcha. To już nie jest ani fajne, ani modne, ani przyjemne, ani nawet estetyczne. Już wolę znacznie te dziurki w ekranie, które ma Samsung, czy jakieś inne wcięcia, które mają inni producenci, czy cokolwiek innego, ale nie te gigantyczne notche. One wyglądają po prostu tragicznie. Minęło już 3 albo 4 lata od premiery tych notchy i mógłby wreszcie Apple coś zmienić, bo wygląda to strasznie. Co mi się podoba? Podoba mi się w miarę fajne te takie aluminiowe ramki dookoła. Naprawdę w miarę to sympatycznie wygląda. Chyba to jest tak naprawdę z aspektów wizualnych jest chyba wszystko, co tak naprawdę może się spodobać w tym urządzeniu. Generalnie dajcie znać, co wy sądzicie na temat konferencji Apple. Dajcie znać, co wy sądzicie na temat nowych iPhone'ów. Czy w ogóle jesteście zainteresowani jakimkolwiek zakupem tego typu urządzeń? Moim zdaniem Apple jest w porządku pod jednym warunkiem. Musisz mieć cały ekosystem firmy, wtedy być może jest opłacalny zakup tych urządzeń. Jeżeli nie masz całego ekosystemu firmy, moim zdaniem mija się z celem zakup samego iPhone'a. To tak było w celu takiego mojego tylko małego podsumowania. Moim zdaniem konferencja była po prostu kiepska. Nie wiem, może tylko ja, może tylko przez to, że
nie jestem zbyt entuzjastycznie nastawiony do tej firmy. Jest taka możliwość, nie mówię, że nie. Mówię, starałem się podejść jak najbardziej obiektywnie do tej konferencji, jak najbardziej obiektywnie do przedstawionych na niej produktów i moim zdaniem nie wyróżniałem się niczym specjalnym. Jedynym wyróżnikiem, jaki mają, to jest cena. Swoją drogą inne firmy też bardzo mocno gonią Apple, jeśli chodzi o ceny, chociażby Samsung. Pozbawienie ludzi ładowarek i zestawu sławkowego w zestawie, tłumacząc się ekologią, a potem sprzedając te same zestawy w sklepie. No nic, to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Zapraszam Was do komentowania, zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Na środku powinna się pojawić ikonka subskrypcji, po lewej, po prawej powinny się pojawić kolejne materiały z mojego kanału. Jeżeli materiał Ci się spodobał, zostaw, mówię, łapkę w górę. Jeżeli materiał Ci się nie spodobał, zostaw łapkę w dół, ale wtedy bardziej proszę, napisz konstruktywną krytykę w komentarzu, co według Ciebie jest zrobione w materiale źle. Spróbuję wtedy coś zmienić w swoich materiałach. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Jeżeli ktokolwiek dotrwał do tego momentu, jestem super zadowolony. Pozdrawiam Was wszystkich i do zobaczenia. Cześć!